Z Ewangelii według świętego Marka. Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swojego życia? Kiedy ludzie wybierają się na wesele, na ślub, czy na imieniny, czy kiedy spotykają się przy wigilijnym stole, to często słychać taki refren: życzę ci zdrówka, zdrówka i jeszcze raz zdrówka, bo zdrówko najważniejsze. To oczywiście jest kłamstwo, dlatego że wcale nie zdrowie jest najważniejsze. Oczywiście dobrze jest być zdrowym, bo wtedy żyje się spokojniej. Ale prawda jest taka, że spotkałem bardzo wielu ludzi, którzy są chorzy i szczęśliwi, bo odnaleźli Jezusa. I bardzo wielu ludzi, którzy są zdrowi i nieszczęśliwi, bo ich życie jest puste. Tak więc, kiedy mówimy zdrówka, zdrówka, zdrówka i jeszcze raz zdrówka, to często ludzie dodają jeszcze zabobonnie bardzo zdrówka i zdrówka, bo jak będzie zdrówko, to nawet Pan Bóg pobłogosławi i wszystko będzie. Oczywiście to są takie żartobliwe cytaty, bo nie mają nic wspólnego z prawdą. Nie możemy dołożyć ani jednego dnia do swojego życia, nawet gdybyśmy sobie nieustannie życzyli zdrówka. Nie mamy wpływu na to. Nawet najlepszymi życzeniami nie jesteśmy sprawić, że ktoś będzie zdrowszy, że go się choroby nie będą imały, że będzie żył dłużej albo spokojniej. Możemy sobie życzyć, czego nam się podoba, ale te życzenia, jeśli nie są modlitwą, to nie mają żadnego znaczenia. Te życzenia to jest tylko wyrażanie swojej opinii o życiu. O ile wiąże się z tym, że ktoś tą dobrą myśl powierzy Bogu, powie: modliłem się o zdrowie dla ciebie, to wtedy rzeczywiście jest wielka szansa na to, że Bóg tą naszą modlitwę usłyszy i ukoi cierpienia kogoś, na kim nam bardzo zależy. Ale takie zaklinanie rzeczywistości, zdrówka, zdrówka, jeszcze raz zdrówka, to tylko udawanie przed sobą, że mamy wpływ na rzeczy, na które nie mamy żadnego wpływu. Do zobaczenia jutro.